W sklepie wojanshop.pl dodana właśnie została nowa kolekcja koszulek, czarne koszulki Wojan Team. Nie czekaj i dołącz do teamu wojowników Wojana. Link do sklepu w pierwszej linii opisu. Siemano, witajcie z tej strony Wojan i dzisiaj zrobimy Palionowi coś złego. Oh yeah, będziemy go trollować w kopalni, bo słuchajcie, udało się, spójrzcie na to. Palion jest tam gdzieś na dole w kopalni, widzicie jego nick? Tam jest jego nick, to jest on, słuchajcie, nikogo innego nie ma na serwerze, więc to musi być on. Siedzi sobie tam na kopalni i coś tam robi ciekawego. I słuchajcie, będziemy go właśnie trollować w kopalni, kiedy będzie kopał diaksy i tak dalej. Zobaczcie, przygotowałem sobie specjalnie na ten odcinek rudy diamentu, złota. I również chciałbym sobie później jeszcze ogarnąć jakieś rudy żelaza. No ale jak widzicie, nie mam żadnych. Więc postanowiłem, że wezmę sobie troszeczkę innych rzeczy. Wezmę sobie same diamenty i czasami będę mu rozrzucał jako taki mini prezent. No możliwe, że to będzie też jakby oddanie za te pranki, co nie? Będę go teraz trollował, czasami w sposób spoko, czasami w sposób nie za bardzo fajny. Ponieważ słuchajcie, mam nawet lawę. Lawę będziemy na niego wylewać. Biorę tutaj TNT. Będziemy TNT normalnie wybuchać przy nim. Więc słuchajcie, będzie naprawdę się działo. Więc jeżeli taki odcinek wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. I słuchajcie, w sklepie jest nowa rzecz, nowa koszulka. Słuchajcie, koszulka z wzorem takim dokładnie jak na bluzach. Jeżeli ktoś, komuś podobała się bluza i na przykład już ma bluzę, ale jeszcze chciałby taką koszulkę, to jest czarna koszulka z takim właśnie wzorem. Słuchajcie, niedługo sam ją będę też miał, a wy już możecie ją kupować. Pierwsza linijka w opisie, kupujcie. Jeśli chodzi o bluzy, to powiem wam, naprawdę dużo osób je kupuje i jeszcze troszeczkę i mogą się skończyć, a kolejna dostawa, no jeszcze troszeczkę i kolejna dostawa dopiero będzie. Więc słuchajcie, jeżeli nie chcecie przegapić, to kupujcie bluzy jeszcze teraz, póki są. A koszulki, koszulki też możecie oczywiście razem w zestawie. I takie kozackie też opaski idealnie fitują, takie normalnie breloczki. Zapraszam, pierwsza linia opisu. A my już lecimy, słuchajcie. I jeszcze chciałbym mu tutaj dać również bloki diaksowe. Słuchajcie, postawię w jakichś randomowych miejscach bloki diaksowe i jeżeli je znajdzie, to znajdzie. Jeżeli nie, no to nie. Stracił blok diaksowy, elo. Mam nadzieję, że się nie skapnie, że to ja. Mam nadzieję, że nie będzie mnie w ogóle podejrzewał, bo słuchajcie, no hello, hello mordeczki, to ma być taki troll, że jo, masakra. Dobra, ja bym na pewno nie chciał zginąć z tą zbrojką, więc fajnie by było, no nie wiem, albo ją sobie tutaj zostawić i wziąć jakąś inną zbrojkę. Słuchajcie, ta zbrojka wydaje się całkiem fajna i ta. Dobra, to wezmę sobie troszeczkę słabszą zbrojkę zamiast tej, którą mam obecnie, bo ta moja obecna jest naprawdę super ekstra mocna i nie chciałbym jej stracić. To byłoby naprawdę niefajne, więc cyk, odkładamy ją tu. A jak dobrze wiecie, żeby być na podce na niewidzialność, bo na takiej też podce będziemy, nie można mieć na sobie zbrojki, oh no. Więc ja zbrojkę będę miał w ekwipunku na wszelki wypadek. Tak jakby wiecie, coś się miało wydarzyć. I teraz pytanie, czy mam... Oh no, mam tylko jedną miksturkę na niewidzialność. No chyba to jest jakiś żart. Dobra, będę musiał zrobić o wiele więcej tych potek na niewidzialność, więc dajcie mi to ogarnąć, zaraz to zrobię. I widzimy się z gotowymi podkami na niewidzialność. Okej, słuchajcie, mam przygotowane podki już zrobione, więc jestem zadowolony. Tutaj pewnie sobie na zapas później jeszcze zrobię jakieś kolejne, żebym wiecie, mógł potem od razu brać i nawet o tym nie myśleć, bo tak jak teraz straciłem troszeczkę czasu i nie wiem, czy on tam nadal gdzieś jest. Więc słuchajcie, dobra, co jeszcze można by było mu tutaj zabrać, żeby go strollować? Mam TNT, mam pochodnie, mam to, mam wszystko, słuchajcie, dosłownie wszystko. Mieczyk zostawię sobie tylko mięsko. I tyle w sumie. Diaksy sobie tutaj troszeczkę wezmę do ekwipunku jeszcze. Co bym tutaj mógł jeszcze odłożyć? To odłożę. Okej, no i póki co tyle. Myślę, że możemy spokojnie do niego już iść. Chyba, że jeszcze tutaj jest jakiś pomysł. Może jakieś emeraldy jeszcze wezmę i tam mu porozrzucam. Ło, panie, ja tutaj mam jeszcze tyle TNT. Oj, to na pewno będzie dobre. To na pewno będzie dobre. Okej. Czy coś jeszcze tutaj? Nie. Ej, mam pomysł, słuchajcie. Słuchajcie, wózek. Wózek, wiecie o co chodzi. Ten taki wózek ze skrzyneczką, to będzie genialne. Na pewno się zdziwi, kiedy to zobaczy. Ciekaw jestem właśnie jego reakcji, jak zobaczy taki wózek, albo najlepiej by było nawet kilka takich wózków zrobić. Więc proszę bardzo, uwaga, uwaga. Skrzyneczki, raz, dwa, trzy. Okej, proszę. No i gitara, ale będzie prankster Wojan. Słuchajcie, tutaj zrobimy tak, okej. I teraz jak to się robiło? Chyba w ten sposób i do tego...
Skrzyneczkę? Nie? Dobra, czekaj. Czy to się robiło inaczej? Tak, i na to skrzyneczkę. Dobrze! Okej, okay. Wojtek jeszcze pamięta Minecrafta. Lol, jak on to zrobił? Zobacz zdjęcia. No dobra, tutaj jeszcze. Co? Tylko jeden wagonik zrobiłem. Sorry, przez przypadek. Okej, okay. Dobra, zabieram jeszcze jeden. Cyk. I słuchajcie, mamy trzy wagoniki kozacko. Sprawdźmy jeszcze, czy można zrobić. Nie, no chwileczkę. Potrzebujemy jeszcze. O, właśnie, tory. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, pięć torów mamy. I postawimy te wagoniki właśnie na torach. Ale się będzie działo, ludzie. A się będzie działo. Zostawcie łapeczkę w grę pod tym odcinkiem, bo naprawdę pomysły dzisiaj są przekozackie. Dobra, idziemy szybko na dół tam do kopalni, bo słuchajcie, dużo czasu już minęło. Musimy koniecznie sprawdzić, czekaj, czy on tam. On nadal coś tam jest, tylko co on tam kombinuje? Dobra, czekaj, czekaj, wypiję szybko poteczkę. Niestety pada. O, już jestem niewidzialny. I schodzimy do kopalni, słuchajcie. Oj, jak tutaj ciemno. Dobra, zaczynamy, uwaga, bum, bum, bum. O, czekaj. Czy on poszedł już? Czekaj, czekaj, co? Wow, co on tutaj zrobił? Oj, 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 nie mogę. Okej. Okay. Ale on tutaj... What? Ale on to zrobił pięknie! Słuchajcie, ta kopalnia wygląda fenomenalnie! Co on tutaj zrobił? Ej, widzicie to? Ona wyglądała tak brzydko, a teraz wygląda jak jakaś rasowa, prestiżowa kopalnia. Ale jajca, ludzie! Dobra, on tutaj dalej rozwala. Trzeba przejść do prankowania Paliona, słuchajcie. Na samym początku postawmy gdzieś może... Albo wyrzućmy gdzieś diament, słuchajcie, na samym początku. Dobra, uwaga. Pik! Okej. Okay. I za nim znajduje się diament. Okej, okay, patrzcie, patrzcie. Okej, okay, zebrał ten diament. Zebrał go. Okej, okay, wziął ten diament i chodzi teraz tutaj. Okej. Okay. Ja... ja za tym się chowam, słuchajcie. O, chowa go tutaj z powrotem. Dobra. Okej, okay. I sprawdza znowu. Może myślał, że jak otworzył skrzynkę, to diament sam wypadł. O, panie! Ale blisko przeszedł obok mnie. Okej, okay. Muszę się schować tutaj. Za tym filarem, okej. Okay. Okej, okay, dobra, co on tam kombinuje dalej? Okej, okay, chyba skończył, słuchajcie, budowę tego. Idzie dalej w takim razie. Dobra, to ja też pójdę. Dobra, i tutaj, tutaj chętnie bym postawił gdzieś jakiś diament, słuchajcie, żeby go właśnie zmylić. Tylko gdzie? W jakim miejscu? Ej, on tutaj dalej próbuje ogarniać tą kopalnię, żeby ona była ładniejsza. Ej, nie spodziewałem się czegoś takiego. Pięknie, naprawdę, mega fajnie, że wykorzystuje materiały, które były z wykopania tych diaksów tutaj, na to, żeby tak ładnie tą kopalnię zrobić. Słuchajcie, on leci dalej, on się niczym nie przejmuje. I teraz pytanie, czy... Ej, on chyba nie ma pochodni. On chyba nie ma pochodni. Chociaż może ma? Nie, nie ma. O, ma! Dobra, już się bałem. Okej, okay. Żelazo. Jakby tutaj zrobić? Dobra, czekajcie. Wyrzucę tutaj kolejny diament. A, nie, 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 czekaj. Ops, okej. Okay. Okej, okay. Czekaj. Dobra. O, zebrał kolejny diament! Zebrał kolejny diament. Dobra. Okej, okay, okej, okay. Czy on nie? Okej, okay, przeszedł za mną. Dobra, przeszedł. Poszedł dalej. Ale on musi być zdziwiony. Ej, właśnie, po drodze muszę zostawić tutaj gdzieś diaksy. Okej, okay, proszę, diaks. Zostawię diaksa, jeśli tutaj będzie wracał, to mam nadzieję, że go zbierze. O, tutaj postawię kolejnego diaksa. Cyk, okej, okay. Ja cię kręcę, gościu. Dobra, czekaj, czy on tam znowu coś sprawdza? Tak, on znowu sprawdza coś w skrzynkach. To ja to wykorzystam. O, dobra, wraca. Miejmy nadzieję, że zobaczy te diaksy tutaj. O, zamknął za sobą drzwi. I zobacz, czekaj, czekaj, czekaj. Czy on? Tak, zobaczył tego diaksa tutaj. A jego na pewno tutaj nie było, słuchajcie. Ej, dobra, w takim razie słuchajcie, on tutaj zbierze tego. Ajajaj, przesuń się, okej, okay. Oj, to jest lawa, uważaj sobie, uważaj, dobra, on pewnie tego diaksa zbierze. Tutaj gdzieś jest kolejny diaks, więc słuchajcie, kiedy on podejdzie sobie tutaj, postawię tu, w tym miejscu, tor ze skrzynką, a w środku byłby, albo nie, czekaj, no nie wiem jak to zrobić dokładnie, jak się tą skrzynkę otwiera, okej. Okay. Okej, okay, patrzcie co mu zostawiłem. Ej, to go mega pewnie zdziwi, co nie? To go mega zdziwi. Zostawiłem mu skrzynkę z emeraldami. Może pomyśli, że się zrespiła sama, wiecie. Jakoś się wygenerowała tutaj, co nie? Bo czasem takie rzeczy się zdarzają. O, dobra, poszedł. I czekaj, czekaj, jestem ciekaw tej reakcji na skrzynkę. A, popchnął ją. Okej, okay, co się dzieje, słuchajcie. Okej, okay. Okej, okay, chyba jest lekko zdziwiony. Dobra, ja sobie tutaj kawałek odejdę. Muszę sobie zjeść, proszę bardzo. Bo nie chcę, żeby mnie w żaden sposób głód tutaj męczył. Okej, okay, zabrał to. Zabrał, dobra. I czy zabrał razem z tym emeraldy? Postawił znowu to. What? Teraz będzie sobie jeździł.
No to nieźle sobie wykorzystuję te rzeczy tutaj. No ładnie, dobra. Chyba idzie dalej kopać, słuchajcie. Dobra. Powodzonka. Ja bym chciał zostawić gdzieś jeszcze. Szkoda, że nie wziąłem tego mojego Kirofa z jedwabnym dotykiem. Teraz bym go jeszcze bardziej trollował. Może po niego wrócę w sumie. Mam jeszcze troszeczkę czasu. Ale nie wiem, no dobra. Spróbujmy teraz wylać troszeczkę lawy. O, to będzie dobre. To będzie, słuchajcie, ludzie, dobre. Trochę lawy, bo słuchajcie, tutaj jest ciemno. Trzeba mu troszeczkę pomóc. Dobra, czekajcie. Zróbmy coś takiego, że lawę wylejemy. Uwaga. Tutaj, dobra. I atakuje go lawa. I on stamtąd już nie wyjdzie, słuchajcie. Dobra. I tutaj postawmy Diaksa. Ej, patrz, schował się, bo lawa go atakuje. Czekaj, co on tam robi? Okej, przekopuje się. No co jest? No, o, przekopał się. I patrz, a tutaj Diax jest. O, atakuje go lawa. Dobrze. Dobrze, palia, dobrze. Kozak, okej, rozwalił tą lawę. O nie, nie mam więcej lawy, ale lipa. Okej, ile mi zostało? 2,5 minuty. Jeszcze zostało mi tego. Niewitki. A to lipa, bo tak szczerze szybko ta niewitka znika. Dobra, czekajcie, weźmy sobie teraz TNT. Tak, ej, czekaj, czy on się on się przekopał do jakiejś jaskini. O, panie, dobra. Chodźmy w takim razie go tutaj trollować w tej jaskini. Gdybym wiedział, że on się tutaj przekopie, to od razu bym tutaj porozstawiał więcej diaksów. Dobra, czekaj, czekaj, mam pomysł. Tutaj gdzieś TNT bym chciał postawić, słuchajcie. Jak coś... O, teraz. Jest, patrz na to. Patrz. A! Ja się kręcę. To TNT go prawie tam wrzuciło do tej wody, do lawy. Ej, czekaj, co on robi? On chce wjechać tym do lawy? Co? Nie. O! Sam wpadł. Ja nie mogę. Nie, nie mówię, że on to zrobi. Dobra, czekaj. On chce wjechać. Oj. O! Spłonął! Czekajcie, pomogę mu. Pomogę mu. O nie, czemu wpadł do lawy? Ej, zobaczcie, położyłem tutaj kolejny raz ten tor. A jego to nie dziwi? Że tutaj taki tor randomowy jest? Ja nie mogę, dobra, cyk. Okej, co bym mu tutaj jeszcze zrobić, słuchajcie. Rzućmy mu tutaj emeralda jednego. Okej, poszedł emerald. Może go nie zauważy, może go zauważy, kto wie. Ej, słuchajcie, z tymi torami jest chyba jakaś lekka lipa, bo słuchajcie, on próbuje je postawić w stronę lawy, ale nie może. Okej. Co teraz? On chce ewidentnie wjechać tym do lawy. Ale po co? Dobra, popchnę go. Patrzcie na to. Uwaga. Popchnę go. Patrz, patrz. Jest! Wrzuciłem go! Udało się. Nice. Dobrze. Ale jazda, ty mordziaty. Ale się dzieje. Dobra. Postawmy tutaj. O! Boj! Nie! Dobra. Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. Okej, zebrał to TNT i chyba tyle. Jasno to cieka, mnie tu nie ma, ludzie, mnie tu nie ma, halo. Ej, w ogóle patrzcie, jaka kozacka bluza, nie? Pierwsza linijka opisu wojanshop.pl. Kozackie bluzy kupujcie, póki jeszcze są, mordki. I takie opaski nawet jeszcze też są. Na opasek jeszcze mamy, więc luz, możecie sobie zamawiać razem z bluzami i z koszulkami nowymi czarnymi. Oh yeah, cały zestaw czarny. Myślę, że on się spodoba. O, znalazł złoto, idealnie, słuchajcie. Bo ja akurat mam bardzo dużo złota. Więc słuchajcie, chciałbym dać złoto tu. To. Słuchajcie, wszędzie tutaj porozdaję mu złoto, żeby miał. O, słuchajcie, tutaj też mu postawię gdzieś. W tym miejscu, o. I ciekawe, czy on się skapnie w ogóle. Lo, zapomniałem, słuchajcie. Zapomniałem, że skończyła mi się podka na niewidzialność. Słuchajcie, on mnie mógł prawie zobaczyć. Ja tutaj tak stałem bez niewidki i tak, od kiedy tą niewidkę miałem? O, patrz, teraz się dziwi, że ten zostawiłem mu to złoto tutaj. Mam nadzieję, że mnie nie widział. Nie, no, chyba mnie nie widział. Bo słuchajcie, tutaj coś ogarniał. Ale patrzcie na to, ile mu tutaj złota zostawiłem. Chciałbym mu również tutaj TNT. Oj, dobra. On tutaj chyba gdzieś idzie. Czekaj, postawmy tutaj. Ja bym chciał więcej TNT tutaj postawić. Oj, dobra. Jest przy mnie. Jest przy mnie. Uciekaj ode mnie! Okej, uciekł, dobra, na szczęście. Dobra, weźmy sobie w takim razie troszeczkę tutaj cobblestone'a. Cyk, okej, spadł. To dobrze. Teraz cyk, cyk, dobra. I czekajcie, jakby to zrobić? Dawaj, ja tutaj chcę zrobić na niego pułapkę. Kiedy on będzie przechodził, aktywuję te TNT tutaj i zobaczymy jego reakcję. Tylko czy on tutaj będzie chciał przechodzić, to jest pytanie. Dobra, czekajcie, rozwalę to i sprawdzimy.
Co? Nie, on chyba poszedł dalej. Dobra, poszedł dalej, tak, poszedł. Czekaj, wraca. Okej, okay. Dobra, ja chcę go sterować z tym TNT. To TNT jest przekozackie i naprawdę chcę go sterować. Co Andrzej zrobił? Ej, zostawił skrzyneczkę jakąś tutaj. Co jest grane? Ale po co? Ja nie rozumiem, co Andrzej kombinuje. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Ale chciałbym go dalej trenować. Tutaj jest w miarę ciemno, więc tutaj można by było też postawić jakieś diaksy. Nie wiem dokładnie jeszcze w jakim miejscu. O, może tutaj. Okej, okay, tutaj są diaksy, wcześniej ich nie było. O, zostawił złoto. Okej, okay, dobra. Ej, teraz dopiero chyba zauważył diaksy. Tak, zauważył je. Zauważył je, nice, są diaksy. Okej, okay. Ale ten normalnie szczęście, aż wykopie tych diaksów dużo. Okej, okay, nie wiem po co on to zostawił tutaj. Bardzo to jest dziwne. Ale chciałbym go sterować z tym TNT, więc dajcie mi tutaj chwilkę. Ja sobie podbiegnę. Ojojoj, on poszedł tam dalej. Dobra, muszę go zwabić tutaj. Ojojoj, idzie tutaj. Dobra, co on tam znowu kombinuje, co? Dobra, muszę go zwabić do miejsca, z którego zrzucę TNT. Słuchajcie, zrobię to w ten sposób. Diaksami go tutaj zaprowadzę. Patrzcie. Diaksami go tutaj zaprowadzę. I on pójdzie za diaksami, na pewno. To się uda. Tylko czekaj, gdzie to było? O nie! Zgubiłem to miejsce. O, tutaj to było, dobrze! To było tutaj. I teraz, kiedy on pójdzie w tą stronę, ja aktywuję to TNT. Patrzcie. Zbiera te diaksy po drodze, widzicie? Tutaj będę go widział przez chwilę. Zobaczcie, jest tam. Tutaj będzie zaraz zbierał te diaksy. Ale go to musi dziwić, nie? Co tu robią te diaksy? Co? O, dobra, czekaj. Poszło. Jest! Rzuciłem na niego TNT! Ale po... O! Ej, patrzcie jego reakcję. Akurat idealnie nagrałem jego reakcję, nie? Ale jazda. Ale i tak rozwala... Czekaj, czy rozwaliło to diaksy? Te tutaj? Ja nie mogę, ale jazda. Dobra. Mam pomysł. Ej, on ma kilo ze szczęściem, to on wykupuje więcej tych diaksów. Ale jajca, dobra, czekajcie. Ja bym chciał tutaj więcej TNT jeszcze postawić. Postawmy w takim razie tutaj jeszcze TNT. O, bo, nie. Ej, patrz, idealnie tutaj nad nami stoi. Dobra, stawiam TNT i uciekam. Patrz, poszło. Bum, bum. Oh, yeah, boy. Patrz, jak wszystko jest rozwalone tutaj. Patrz, diaksa tutaj mam, diaksa. Okej. Okay. Okej, okay, słuchajcie, on znowu tutaj jest. Ale on się dziwi, co jest grane. Oj. Prawie przez chwilę trzymałem TNT w ręce. Okej, okay. Poszedł dalej. Więc możemy znowu tutaj. Patrz, idzie kolejne TNT. I czekaj, tylko jedno wybuchło, przecież dwa postawiłem. Albo dwa wybuchły. O lol, czekaj, czy on tutaj... On zbiera tego diaksa, on wszystkie diaksy zbiera, które tutaj stawiam. Dobra, słuchajcie, to ja bym chciał teraz postawić gdzieś diaksowy blok, słuchajcie. Diaksowy blok to będzie... Trzymałem schaba w ręce, słuchajcie, przez chwilę tak trzymałem schaba w ręce, ale chyba się zlał po prostu z tłem, bo mnie nie zauważył. Dobra, chodźmy w takim razie, muszę sobie troszeczkę tutaj oczyścić, bo naprawdę mam tutaj dużo rzeczy. Sprawdźmy, potka na niewidzialność. Dobra, na wszelki wypadek wypiję znowu, żeby potem znowu nie zapomnieć. Lol, tutaj jest tyle lawy, jakby ją jakoś fajnie wykorzystać. Ej, czekaj, mam pomysł. Czekajcie, a gdyby zrobić takie samo coś jak wcześniej z tym zaprowadzeniem z diaksami i z góry potem zrzucić tutaj TNT, to będzie genialne. To będzie genialne, ludy. Dobra, tak też chyba zrobię. Słuchajcie, cyk. Tutaj postawimy te TNT. Okej. Tutaj postawimy cyk. Tutaj pochodnia, okej. I to jest na wysokości tutaj tego. Dobra, to teraz czekajcie. Ja tutaj robię pułapkę na paliona. Proszę mi tutaj normalnie nie przeszkadzać. Robię pułapkę na paliona. Lipa jest o tyle, że nie mogę tutaj. Dobra, założę zbrojkę, tylko nie wiem gdzie on jest. On poszedł chyba gdzieś dalej. Chyba mnie nie zauważy, jak założę na chwilkę zbrojkę. Dobra, zakładam, uwaga. Bo muszę tutaj zrobić tak, muszę się poświęcić. Okej. I teraz w tym miejscu diaksa stawiam. No, postaw tego diaksa. Oh boy, on tam był. Uciekam stąd. Uciekaj z tej lawy, gościu. Uciekaj. On tam był, on tam szedł akurat. Dobra, jem szybko. Dobra, okej. Muszę zdjąć tą zbrojkę jak najszybciej, bo narażam się. Dobra, szybko przestań się płonąć normalnie, Wojtek, niewidzialny Wojtek. Dobra, ten diaks jest tam w idealnym miejscu, słuchajcie. Jeszcze tylko przygotuję TNT. Czemu tak długo płonę? Przestań płonąć, gościu. Ej, no co jest? Jestem... Dobra.
Przestałem, okej, chowamy to. I idziemy w takim razie z powrotem zaprowadzić tutaj Paliona w to miejsce. Ej, czekaj, on tutaj postawił jakąś tą tabliczkę. Tylko po co ta tabliczka? Ej, no co on tutaj robi? Czekaj, on tutaj coś napisał. Mała niespodzianka dla osoby, która to znalazła. Ej, lol! Akurat znalazłem to. To ja to znalazłem. Dobra, czekaj, poszedł tutaj dalej. Okej, okay. Ale ja tutaj muszę postawić kilka diaksów. Muszę cię zaprowadzić gdzieś, gościu. Muszę cię gdzieś zaprowadzić. Ja to zrobię. Dobra, słuchajcie. Postawimy najpierw tutaj diaksa. Okej, okay. Ma. Dobra, teraz tutaj postawimy. Bliżej. Ciekawe, czy zauważy tego. Dobra, czekaj, idzie. Okej, okay, zauważył go. Zauważył go. Patrzcie. Jest kolejny diaks, słuchajcie. Okej, okay. I teraz patrzcie na to. Idzie do tego diaksa, który jest tutaj. Idź do niego. Idź, a ja zrobię to. O, jest, patrz na to. Patrz na o! Ale go ale go wyrzuciło w powietrze. On był na on był na moim poziomie. Aż się chyba prawie popłakałem. Ja nie mówię, to był najlepszy troll ever. Widzieliście to? Co ja zrobiłem? To był najlepszy troll ever. Po tym odcinku Palion chyba będzie naprawdę zniesmaczony, żeby wchodzić kolejny raz do kopalni. No tyle, diaksów już nie ma, diaksów koniec z diaksami. Dobra, zostały mi 4 minuty jeszcze niebitki. Myślę, że oj, muszę teraz uważać, żeby mnie nie zauważył. Myślę, że to już tak szczerze chyba na tyle, słuchajcie. Nie chcę tutaj jeszcze bardziej się narażać Palionowi. Czekaj, czy on wychodzi? Au! Okej. Okay. Okej, okay, on chyba wychodzi, chyba już też ma dość. Słuchajcie, Palion też już ma dość. Tylko po co to złoto tutaj zostawił? Okej, okay, dobra, zabieram go, zabieram je. Czemu nie? Ej, kolejne złoto zostawił. Ej, on zostawia ślady, tak jak ja. Tak on teraz zostawia ślady, żeby tam dojść do tego miejsca. A, jazda, dobra, już rozumiem. Okej, okay, to ja zostawię te ślady. A jestem też ciekaw, co było w tamtej skrzynce. To może sprawdzimy to kiedy indziej, ale słuchajcie, Palion już jest tutaj, a ja myślę, że już będę w tym momencie kończył odcinek, więc dzięki bardzo wszystkim za oglądanie, jeżeli taki odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę za tego trolla, którego zrobiłem Palionowi, bo to był oficjalnie najlepszy troll ever, więc klikajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i wbijajcie do sklepu wojanshop.pl po kozackie rzeczy, dołączajcie do teamu Wojan Team, normalnie najlepszy team w internetach, team wojowników Wojana do białego rana. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!